Nasz codzienny chleb. Felieton biblijny. Najpierw modlitwa. Pierwsza księga Samuela, rozdział 23, wersety 1-5. Doniesiono wtedy Dawidowi, oto Filistyńczycy oblegają Keilę i już plądrują gumna. Zapytał więc Dawid Pana, czy mam pójść i pobić tych Filistyńczyków? Pan zaś odpowiedział Dawidowi, idź i pobij Filistyńczyków i oswobódź Keilę. Lecz wojownicy Dawida rzekli do niego, oto my już tutaj w Judzie jesteśmy w strachu, a co dopiero, gdy wyruszymy do Keili przeciw chówcom filistyńskim. To też Dawid ponownie zapytał Pana, a Pan mu odpowiedział, wstań i wyrusz do Keili, gdyż ja wydam Filistyńczyków w Twoje ręce. Wyruszył więc Dawid ze swoimi wojownikami do Keili, stoczył bitwę z Filistyńczykami, uprowadził ich stada i zadał im wielką klęskę. Tak Dawid oswobodził mieszkańców Keili. Kiedy mój mąż i ja pilnujemy naszego syna, gdy ten ćwiczy na fortepianie, prosimy Boga o pomoc? Zaczynamy od modlitwy, gdyż ani mój mąż, ani ja, nie potrafimy grać na instrumencie. Wspólnie odkrywamy muzyczne tajemnice, na przykład co znaczą słowa staccato i legato, albo kiedy używać czarnych klawiszy. Modlitwa staje się priorytetem, gdy uświadamiamy sobie potrzebę Bożej pomocy. Dawid potrzebował jej w niebezpiecznej sytuacji, gdy miał walczyć z Filistyńczykami w mieście Keila. Zanim ruszył do bitwy, zapytywał Pana, czy mam pójść i pobić tych Filistyńczyków. Bóg dał swoją zgodę. Ludzie Dawida jednak przyznali, że siły wroga są dla nich zastraszające. Zanim dobyli mieczy, Dawid pomodlił się jeszcze raz. Bóg obiecał mu zwycięstwo, które potem stało się faktem. Czy modlitwa jest przewodnikiem w naszym życiu? A może uciekamy się do niej dopiero w ostateczności, gdy natrafiamy na kłopoty? Czasami mamy nawyk obmyślania planów, a potem prosimy Boga, aby je błogosławił, albo modlimy się tylko w chwilach desperacji. Pan pragnie, abyśmy zwracali się do Niego w chwilach potrzeby. Chcę jednak, abyśmy również pamiętali, że potrzebujemy Go przez cały czas. Bóg pragnie, abyśmy modlili się za Nim cokolwiek uczynimy.